Jakiś czas temu miałem okazję skorzystać z takiego urządzonka, która się nazywa masażer pneumatyczny o nazwie Theragun. Wygląda to mniej więcej w ten sposób jak pistolet, który ma na końcu przymocowaną taką kulę i ta kula robi tak. Generalnie chodzi o to, że bardzo mocno i głęboko wymasowuje wszystkie tkanki przy naciśnięciu tylko i wyłącznie spustu. Postanowiłem, że też chętnie coś takiego bym sobie nabył, ale sprawdziwszy cenę, okazało się, że kosztuje to całe cholerstwo 2500 polskich nowych złotych. Dlatego stwierdziłem, nichuja, zrobię sobie to sam. I co znalazłem ostatnio w Biedronce? Wyszynarkę. I z niej oto właśnie powstanie to całe cudowne narzędzie. Dlatego dzisiaj odcinek z serii Zrób to sam. Kosztowało mnie jakieś 80 zł. Można by kupić na Allegro za jakieś 30 używkę, ale tutaj mamy, proszę bardzo, wyżynarkę z laserem. Na pewno jest warta swojej ceny. Na pewno jest warta każdej złotówki. Śmierdzi Chinami. Od razu powiem, że niestety nie mam wszystkich części, bo powinienem mieć przejściówkę, która zamiast tego ma na końcu taki bolec, żeby się po prostu nie pociąć. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. Świeci się czerwona lampka. Opa, panie. Czy to się gdzieś zmniejsza? Hell yeah. Zobaczmy, czy najważniejsza część działa. Laser. No. Jak to działa? Przyznam się, że nigdy w życiu nie miałem wyżynarki. Nigdy w życiu nic nie wyżynałem. Chyba będę musiał przeczytać niestety instrukcję obsługi, jak ja tego nie lubię robić. Okej, montaż i demontaż brzeszczotu. To jest chyba brzeszczot. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania. Upewniłem się. Wybierz brzeszczot w zależności od przecinanego materiału. Ręka. Ten chyba wystarczy. Podnieś odsłonę z tworzywa sztucznego. Podniesiona. Naciśnij i przekręć kluczykiem jednej ręki gniazdo brzeszczotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a drugą ręką włóż brzeszczot. Say what? Mądre to. Proś poprawność zamocowania brzeszczotu przez pociągnięcie go. Poprawnie. Dobra, reszta mi nie będzie potrzebna. Wszystko mam, wszystko wiem. Teraz potrzebuję zrobić dziurkę w piłeczce, którą mam. Czyli będę potrzebował do tego mojej wspaniałej wiertarki. Dobra, i teraz część, której trzeba się wykazać nie lada precyzją. Szkoda, że nie mam wspaniałego warsztatu. Uwaga. Uwaga, numer dwa. Oż ty kurwa. Sprawdźmy to, gdzie jest mój brzeszczot. Będzie pasować, czy nie będzie pasować? Chyba będzie. Trzyma się to bardzo solidnie. Uwaga, spróbujemy go włożyć teraz i zrobić pierwszy test. Pierwszy test mojego masażera. Działa. Dobra, pierwszy test masażera pneumatycznego własnej roboty. Udo. Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. O. Działa! Trzyma się to wszystko bardzo dobrze. Tylko muszę chyba coś zrobić z tymi ostrymi krawędziami. Myślę, że na to może zaradzić power tape. Że jest głośny chuj. Dobra, testujemy na maksa. Łyda. Uff,
To dobrze, że to kupiłem, zwłaszcza z laserem, który mi się zajebiście przyda. Dobra, żeby mi się brzeszczot jeszcze lepiej trzymał w tej piłeczce, zaleję to super glutem, żeby przypadkiem to mi nie wypadło i nie przecięło nogi, nie byłoby to zbyt fajne doświadczenie. Dlatego, słuchajcie, ostrożności nigdy za wiele. Zwłaszcza w takim projekcie. I jedna strona zalana. Już upierdoliłem. Zaręczniki papierowe. I żeby się przypadkiem nie pociąć o te ostre krawędzi brzeszczotu, zalepię go po prostu power tape'em. Zobaczymy, czy pasuje w tej ostatecznej wersji. Pasuje. Dobra, był to odcinek Zrób to sam, swój własny masażer pneumatyczny. Podliczając wszystkie koszty, czyli 80 zł za wyżynarkę i 10 zł za piłkę, wyszło mi 90 zł. No i 3 zł za super glue. Niecała stówka, macie super masażer. Jedyny minus jest taki, że jest ultra głośny. Tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne moje poronione pomysły, nie zapomnijcie kliknąć guzika subskrybuj, a także dać lajka, jeśli wam się podobał ten materiał. A my widzimy się już niebawem, także trzymajcie się i na razie.